Pamiętacie jeszcze mój bank energii? To dzisiaj przyszedł czas wreszcie na dokończenie montażu tej drugiej półki. Zobaczcie, już sobie te umieściłem. Busbary przykręciłem już nawet częściowo DIY BMS-a, te cel monitory. I zobaczcie ciekawostkę, że one działają całkowicie autonomicznie, nie są połączone między sobą. A zaczęły się tutaj wyrównywać te ogniwa, tak? Tylko że problem jest taki, że nie wiem, jaką wartość napięcia ustawiłem, programując te SL monitory. No ale dobra, zaraz to podłączę wszystko razem i wtedy sobie poustawiamy jak trzeba. Przy okazji może też podzielę się tym, jak to przykręcam. Busbary do ogniwa przykręcałem momentem 4 Nm, zdaje się, natomiast SL monitory już do tego przykręcam momentem 2 Nm i to moim zdaniem w zupełności wystarczy, tak? Będzie w miarę ciasno, a nie uszkodzi też tej terminale. Tym bardziej, że te terminale są, powiedzmy, że gdzieś tam laserowo spawane i można taki terminal bardzo łatwo urwać. Także uważajcie na to, jak będziecie coś takiego montować. Dobra, ja zaraz poskręcam to w całość i spróbujemy to wszystko razem połączyć. Chociaż to jeszcze chwilę potrwa, bo muszę naładować baterię, bo ta dolna półka no ma 78% tylko, bo dzisiaj była wykorzystywana. Więc ustawiłem już tutaj właśnie w ESS-ie, żeby się ładowało. Tutaj się to robi. ESS, mode i keep batteries charged i wtedy się naładują do pełna, tak? Z sieci nie będą czekały, aż będzie słońce. Dobra, także baterie się ładują i ja kończę to wszystko razem skręcać. No i będziemy uruchamiać, także za chwilę pokażę wam resztę. Słuchajcie, podłączam właśnie te wszystkie kabelki tutaj między modułami. Już część mam podłączone. I od razu wam powiem, jak to generalnie działa. Może się komuś przyda. Ponieważ te dwa banki będą spięte do jednego BMS-a. Do tego właśnie tutaj DIY BMS-a, który jest. Natomiast one będą, jakby to powiedziało, oddzielnie. Tak? Tu jest 16 ogniw, tak, i tu jest 16 ogniw, one są jedne i drugie pospinane szeregowo, natomiast łączyć będą się dopiero jako dwa oddzielne banki, tak, czyli już na poziomie potencjału 48 V. I powiem wam, jak sam ten BMS działa, tak, jak to podłączyć, żeby to później w konfiguracji jakoś tam się spinało. Generalnie w BMS-ie, zobaczcie, macie takie kabelki tutaj, te takie z białymi końcówkami, oznaczone jako RX i TX. No i TX to jest transmitter, tak, RX receiver. I stąd, jeżeli wychodzimy właśnie tym TX-em, czyli transmitterem, to sobie idziemy tutaj na tutaj na pierwsze ogniwo, na receiver tego ogniwa. No i później transmitter, receiver i tak dalej, aż dojeżdżamy tutaj do ogniwa właśnie 16. No i później przechodzimy na drugi bank, tak? Czyli tutaj na piętro też, tutaj na dole z transmittera, trafiamy tutaj na receiver, jeszcze nie jest podłączone, bo jeszcze się ten dolny bank ładuje. No i później dalej, wracamy sobie na receiver do BMS-a. I w ten sposób, jak jest podłączone, tak, to co jest pierwsze od transmittera, będzie w BMS-ie pokazywane jako ogniwo numer 0, tak, w banku numer 0. Natomiast tutaj to ogniwo, powiedzmy 17, będzie już oznaczane jako właśnie bank 1 i właśnie ogniwo 0. No i tak dalej, aż dojdziemy do właśnie końca tego banku i wrócimy do BMS-a. No i tak później możemy kolejne, powiedzmy, banki podłączać pod tego samego BMS-a i on będzie widział każde ogniwo z osobna. Także ja zapinam dalej kabelki i no i działamy dalej. Jeszcze a propos tych kabelków, jedna ważna rzecz. Zobaczcie, ja sobie te kabelki do połączeń między modułami zrobiłem i one są tak pozwijane. Są pozwijane dlatego, że no, według przynajmniej twórcy tego BMS-a w ten sposób unikniemy zakłóceń i będzie to po prostu lepiej działało. Nie będą wypadały pakiety w tej właśnie komunikacji szeregowej. Także
Także warto sobie to tak właśnie poskręcać i wtedy powinno być teoretycznie lepiej. Bateria już naładowana, już jakiś szczątkowy prąd idzie, więc możemy to wszystko teraz ze sobą połączyć. Ale zaczniemy tak naprawdę od wyłączenia, czyli najpierw zgasimy sobie Victrony po kolei. Tutaj już jesteśmy przełączeni na grida, może już wszystko dalej działało. No i co? Trzeba tą wajchę ściągnąć na dół. Ale to ciężko chodzi. No i teraz zacznę, myślę, od tego, że podepniemy sobie najpierw ogniwo pod BMS-a, zobaczymy, czy wszystkie są czytane jak trzeba. Także BMS-a też wyłączam. A jak będzie wszystko działało, to wtedy połączymy sobie to już do... No, zepniemy już do zasilania, tak? Tutaj już podpiąłem przewód minusowy. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu użyłem takiego zagiętego busbara, tak? No bo inaczej nie udałoby się podejść do terminala, ale jestem po prostu za krótki, żeby przewód bezpośrednio tutaj zapiąć. No i co? Podłączę, zobaczymy i będziemy to wszystko łączyć wtedy razem. To działa. Dobra, mamy wszystko połączone. BMS jest w tej chwili wyłączony. Obydwa banki zostały podłączone, jeśli chodzi o komunikację z monitorów. Natomiast no, wciąż fizycznie są, jak widzicie, odłączone od siebie. No i dobra, trzeba skonfigurować teraz BMS-a i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy zobaczę wszystkie moduły? Już tutaj mam odpalonego. Zobaczmy, powering up. Zaraz powinien wstać. Tak, strzelił sobie przekaźnikiem jednym. I teraz czeka na moduły. Dobra, czyli już powinien być dostępny tutaj. Dobra, jest. I teraz trzeba zmienić konfigurację. Jeszcze, żebym pamiętał jak. O, tutaj zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tak zrobimy. W tej chwili jest 16 celek. Jeden bank. A zmienimy na dwa banki. I zobaczymy, czy się odliczam. Waiting for modules. Są. Teoretycznie są trochę niżej, ale to dlatego, że one już tu trochę stały, więc napięcia po prostu sobie spadły, ale one mają tą samą ilość energii. O, i zobaczcie, się to nawet balansują. Dobra, to od razu sobie skonfigurujemy, bo widzę, że tu jest coś nie tak. Globalnie 3450 sobie ustawimy na napięcie balansowania. Zobaczmy, czy moduł... A, bo te 340 one mają. No to dobra, to muszę jeszcze przekonfigurować wszystkie te ogniwa i zaraz... I zaraz będziemy to łączyć. To dajcie mi chwilę. BMS uruchomiony. Przewody te grube, prądowe już są też podłączone z dwóch stron. Natomiast ja oczywiście podszedłem do tego trochę dziwniej i ten obwód jeszcze nie jest podłączony. A mianowicie zrobiłem tak, że te przewody z obydwu banków idą sobie do tego przełącznika czteropolowego z tej strony, wychodzą z tej tutaj na górze i idą sobie i dopiero tutaj łączą się ze sobą. Także w momencie, kiedy załączę ten rozłącznik izolacyjny, dopiero tak naprawdę obydwa banki zostaną ze sobą spięte. Czy to dobrze, czy niedobrze? No dajcie znać, co o tym sądzicie. Natomiast założenie było takie, że w momencie, kiedy będzie jakiś, powiedzmy, fuck up i BMS odpali ten rozłącznik i powiedzmy rozepnie bank, no to wtedy też oprócz tego, że odepniemy wszystkie odbiory, no to jeszcze rozepniemy banki między sobą, tak? Żeby nie było wymiany gdzieś tam prądu między sobą. No, różnica tam trochę jest między bankami, ale tak jak mówię, tutaj w przypadku litowo żelazo-fosforanowych ogniw, no to to napięcie nie jest jakimś tam wielkim wyznacznikiem. Natomiast jako, że tutaj dopiero nastąpi połączenie między tymi bankami, to
to spróbujemy sobie zmierzyć, czy jakiś większy prąd przepłynie w momencie, kiedy będę to ze sobą łączył. Mam tu już przygotowany amperomierz. No i zobaczmy. No dobra, no to załączamy system i zobaczymy, co się wydarzy. 15 amperów, zobaczcie, płynie prądu wyrównującego, także nie ma tragedii. No i wygląda na to, że już się wyrównało, zobaczcie, jest tylko 140 mA, ale to mi się wydaje, że już jest przepływ, który idzie po prostu na zasilanie cerbo, tak? Bo no, w momencie, kiedy załączyłem akumulator, no to już ruszyła część systemu, cerbo, wyświetlacz, tak, i to pewnie tam trochę prądu pobiera. Co ciekawe, rozjazd w napięciach wciąż jest. Zaraz wam to pokażę. Zobaczcie, to około 200 mV, ale wydaje mi się, że to wynika po prostu z błędnej kalibracji tych selmonitorów, tak? One były kalibrowane później niż te na dole, które są, to oczywiste. I no i jeżeli się o 0,01 gdzieś tam pomyliłem volta na każdym razy 16, no to wychodzi plus minus te właśnie 200 mV różnicy. No więc to sobie tam dokalibruję później, ale najpierw jeszcze pozwolę mu trochę się ułożyć. Tutaj zobaczcie, już też ruszyło, tu jest pomiar z kolei z Linksa, z tego tutaj szanta, który tutaj mamy. I tu jest ciekawie, zobaczcie, Links szant pokazuje, nie, tam co, nie, dobra, 5,4,3 to jest to, tylko to jest dokładniej. Zobaczcie, ile pokazuje szant. O ile pokazuje DIY BMS, tak? Też spora różnica. A tak naprawdę BMS mierzy te napięcie no, na samych ogniwach i on po prostu sumuje. Nie ma pomiaru gdzieś tam na końcach tego akumulatora, tylko mierzy pojedyncze ogniwa i robi z nich sumę. No a szant jest tutaj, czyli jest oddalony jakieś tam, nie wiem, 2 metry przewodu. W tej chwili, no zobaczcie, 2 razy 70 mm2. A mimo to oszukuje tutaj trochę na tym napięciu i no jest to znany bug, można znaleźć informacje o tym na forach. I nie da się go skalibrować w ten sposób, także on troszeczkę jest mało dokładny. Dobra, ale DIY BMS też nam się tutaj wylistował. Jak sobie wejdziemy w tutaj detale, no to widać 32 moduły się odliczyły. Najsłabsze ogniwo ma 3,39, najmocniejsze 3,40 i 0,9. No i dobra, myślę, że można już odpalać całość. Może jeszcze zanim odpalę, to pokażemy Victronowi, że teraz mamy inną baterię, tak? U mnie miernikiem prądu, znaczy generalnie tym pojedynczym punktem prawdy jest w tej chwili szant od Victrona, mimo że jest niedokładny i trzeba mu pokazać, co my, z czym my teraz mamy do czynienia. Wchodzimy w settings, battery bank, capacity teraz będzie już nie 300, a 600. Jak to, czekajcie, przestawić, żeby było szybciej. No. 600 amperogodzin będzie. No tutaj nic już dalej nie muszę zmieniać na ten moment. Tutaj ktoś mnie w komentarzu pytał właśnie, jaki mam współczynnik ten Pukerta dla ogniw Life po 4. No ja ustawiam 1,05, tak było w dokumentacji właśnie na Linksa, z tego co pamiętam, więc tak zostawiłem. Dobra, i teraz zrobimy tak. Odpalimy, myślę, że już falowniki. Spróbuję naładować jeszcze bardziej cały ten bank energii, no i później go trochę
porozładowuję i poładuję ponownie. Zobaczymy, jak to będzie działać. Także odpalamy po kolei. 1, 2, 3. Zaraz się powinny odnaleźć. Tutaj już startują. Zaraz się to trochę pozmienia ekran. Także zobaczcie, tak to wygląda. Jestem ciekaw waszych opinii, czy właśnie takie połączenie równoległe dwóch banków jest według was ok, czy nie. No i co byście tu poprawili? Na pewno jeszcze tutaj mi brakło, zobaczcie, jednego właśnie tego normalnego busbara, więc jest taki inny założony. Ale już zamówiłem sobie nowych kilka, więc to poprawię. I co tu jeszcze? No i myślę, że czujniki temperatury, które tutaj są na środku, muszę wreszcie przykleić do ogniw. To wydaje mi się, że już będzie koniec tej części projektu. No a tutaj jeszcze czekają właśnie tu i tu kolejne ogniwa. Dobra, zobaczmy. No, już idzie ładowanie. Jest nastawiany cały czas właśnie, żeby ten bank energii był ładowany do pełna. 2 kW. Myślę, że teraz będzie można zwiększyć prąd, którym jest ładowany, bo w tej chwili miałem ograniczenie na 50 amperów tylko. A myślę, że przy dwóch takich bankach możemy sobie spokojnie stówkę ustawić i tam krzywdy żadnej nie będzie. Zresztą dla jednego też by nie było. Ale ja to ustawiałem dlatego, że po prostu no nie chciałem, żeby tak szybko od rana się ładował, tak? Tylko żeby jak wychodzi słońce, żeby po prostu sobie spokojnie gdzieś tam przez cały dzień się ładował. Coś pika, ale nie wiem co. A, chyba ten się wyłączył. Dobra. No, więc trwało to bardzo długo, ale wreszcie udało się odpalić drugi bank. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Jak się podobał, to tam łapki w górę i subskrybujcie. Jak będziecie subskrybować i łapki w górę podnosić, to zrobimy dalej, tak? Czyli te ogniwa używane, które tutaj leżą i czekają, one wylądują z kolei po drugiej stronie, nie tej, tych drzwi, czyli w garażu. Tam nie ma ogrzewania, więc też projekt będzie trochę bardziej wymagający, bo trzeba będzie zapewnić tym ogniwom no, komfortowe warunki pracy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ogniwo się ładuje. Nie pokazuje procentu, bo to też trzeba tam ustawić, jak już się naładuje do końca. Ale dam mu się tutaj trochę wyrównać. Jak wszystko będzie skończone, to można będzie odpalić. No dobra, nie będę już przynudzał dalej. To by było na tyle dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie.